Ta praca to czerpanie z dziejów człowieka. To nieustanne zgłębianie tajemnicy przyjaźni ludzi i zwierząt. Dlatego w tej profesji niezbędna będzie wytrwałość, samodyscyplina i miłość do koni. Przyda się też przedsiębiorczość, wiedza i chęć poświęcenia czegoś więcej niż tylko własnego czasu. Ten zawód to życie. No i przede wszystkim ciężki kawałek chleba, w którym jeśli jest się dobrym, można liczyć na sukces. Ireneusz Kozłowski od 17 lat prowadzi własny ośrodek jeździecki. Można powiedzieć, że miłość do koni wyssał z mlekiem matki. Pierwszą książkę pod tytułem Zootechnika, hodowla koni Jerzego Zwolińskiego, pamiętam dokładnie autora, kupiłem już w 7 klasie szkoły podstawowej. Może nie tyle ze względu na zawartość treści, co ze względu na oprawę graficzną i zdjęcia, bo już wtedy mnie ten temat interesował. Teraz zajmuje się hodowlą koni sportowych. Bierze też udział w zawodach w powożeniu i odnosi sukcesy na szczeblu światowym. W pracy pomaga mu żona, Natalia Kozłowska. Koń jest niesamowitym stworzeniem. Pięknym, charyzmatycznym, oddającym w pełni całą pasję, którą mu się poświęca. Przywiązanym, mądrym, takim, który łączy nasz świat ze światem dzikiej przyrody, bo koń to nie jest pies ani kot. To jest zwierzę należące do innego świata, a my dzięki niemu do tego świata wchodzimy. Kozłowskim w pracy pomagają pracownicy i praktykanci. Wśród młodych adeptów tej sztuki jest Karolina Bugajska. Tutaj jest wszystko bardzo spokojne, bardzo sielankowe. Jest dużo ciężkiej pracy, ale jest, człowiek odczuwa spokój pracując przy koniach. Brzmi obiecująco. Tyle, że trzeba pamiętać o jednym. Praca hodowcy koni nie jest łatwa. Wymaga dużej wiedzy i przygotowania. Zakres zadań osoby pracującej z końmi jest bardzo szeroki. Zdarzają się osoby, które rozczarowują się faktem, że jest dużo, dużo fizycznej pracy, która nie wiąże się bezpośrednio z jazdą. Trzeba sprzątać boksy, trzeba konie karmić, wyprowadzać, czyścić. Ludzie myślą, że tylko dostaną przygotowanego konia, mogą wsiąść, później zsiadają, ktoś tego konia odbierze. To my jesteśmy tymi, którzy robią przy koniach wszystko 24 godziny na dobę. Często więc nie starcza czasu, by na tego konia wsiąść i pojeździć. Chyba, że jest to związane z hodowlą. W tym przypadku kilka godzin poświęca się na jazdę, na przykład zaprzęgiem. Wtedy pracę ma nie tylko powożący, ale i pomocnicy. Nazywa się ich luzakami. Z jednej strony luzak to jest osoba, która przygotowuje konie, zakłada uprząż, wyprowadza, zaprzęga do bryczki. Z drugiej strony pełni też ważniejszą rolę na samej bryczce. Utrzymuje równowagę, żeby na ostrych zakrętach bryczka się nie wywróciła. Na przeszkodach maratonowych pilnuje też kolejności przeszkód. Powożący musi się skupić na koniu, nad tym, żeby nad nimi zapanować. I w tym momencie luzak kontroluje przejazd, czy się zgadza z opisem trasy. Hodowca koni to jest ten, który ma stajnię i produkuje nowe egzemplarze, hoduje, łączy konie, tak? Ale żeby taka stajnia funkcjonowała, żeby była w stanie się utrzymać, bardzo często trzeba ten wachlarz oferty zwiększyć, trzeba się zajmować różnymi rzeczami. Trzeba te konie, które na przykład nie sprzedadzą się tak szybko, trzeba w jakiś sposób wykorzystać. I jeżeli
mamy uprawnienia instruktorskie, możemy w takim ośrodku założyć na przykład szkółkę jeździecką, prowadzić zajęcia dla dzieci, prowadzić zajęcia dla osób początkujących. Później może to się przerodzić w ośrodek sportowy. Jeżeli akurat taką mamy ambicję albo takie mamy chęci, marzenia, to możemy iść w tym kierunku i hodując na przykład konie sportowe, na bazie tych koni sportowych rozwijać szkołę jazdy konnej, rozwijać sport jeźdźców, szkolić, samemu startować. Także takie umiejętności jak najbardziej bardzo się przydają. By być dobrym hodowcą koni, trzeba się do tego po prostu nadawać. Trzeba mieć pewne cechy charakteru. Na pewno nie jest to temat prosty dla osób nerwowych, pobudliwych, wybuchowych. Samo obcowanie z tymi zwierzętami uczy pewnego spokoju, bo inaczej się tego nie osiągnie się żadnych efektów. W tej pracy przydadzą się też inne, nietypowe umiejętności. Takie na przykład wbrew pozorom nieistotne, jak na przykład poczucie rytmu. Ludzie, którzy jeżdżą konno, najczęściej świetnie tańczą. Jazda konna to jest taniec na koniu. To też trzeba mieć pewien rytm, bo on ma niezwykle istotne znaczenie w synchronizowaniu się z ruchem konia. W pracy hodowcy koni trudnych chwil nie brakuje. Nasi bohaterowie mimo to nie żałują wyboru drogi zawodowej. Hodowla koni to ich życie. W pracy z końmi najbardziej ekscytuje mnie niepowtarzalność. Każdy dzień jest inny. To są przede wszystkim plusy dla osób, które mają, dla których jest to pasja, które po prostu nie mogą bez tego żyć. Ale najbardziej ekscytujące jest to, że obcuje się z wspaniałymi zwierzętami. By dobrze wykonywać swoją pracę, technik hodowca koni powinien charakteryzować się odpowiednimi predyspozycjami. Do tych najważniejszych należą zamiłowanie do przyrody i przyjazny stosunek do zwierząt, zaangażowanie i chęć do pracy fizycznej, cierpliwość, systematyczność, samodzielność w organizowaniu pracy, odporność na stres. Tytuł technika hodowcy koni można zdobyć na kilka sposobów. Obowiązuje egzamin zawodowy. Formy kształcenia. Technikum 4 lata. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Egzaminy. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Egzamin zawodowy. W trakcie nauki zdobywa się dwie kwalifikacje składające się na ten zawód. Organizowanie chowu i hodowli koni oraz szkolenie i użytkowanie koni. Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu, pisemnej i praktycznej, umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienione kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dodatkowe umiejętności. Prawo jazdy kategorii B plus E, przyczepa do przewozu koni i T ciągnik. Możliwości zatrudnienia. Stadniny, prywatne stajnie, ośrodki jeździeckie, placówki hipoterapeutyczne. Zawody pokrewne. Technik, rolnik. Hodowca koni to zawód trudny, ale prestiżowy. Nierzadko efekty pracy przynoszą spektakularne sukcesy. Czasem są to zwycięstwa w Mistrzostwach Świata w powożeniu, kiedy indziej będzie to sprzedaż konia czystej krwi za niebagatelne kwoty. Ciekawostka. Najdroższy koń na świecie to Sharif Dancer. Koń wart jest aż 40 milionów dolarów. W Polsce najsłynniejsze aukcje koni krwi arabskiej odbywają się w Janowie Podlaskim. Najdroższy polski Arab to Penicylina, sprzedana w 1985 roku do USA za 1,5 miliona dolarów.